Hej, cześć, witajcie piraci w siódmym odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Co my tu robimy, co my tu robimy? Dobra, my wiemy, co mamy robić dokładnie. Dokładnie, teraz porobimy sobie jeszcze zlecenia zabójstwa, żeby urozmaicić odcinek siódmy czymś ciekawym. Nie wiem, jak z lagami dalej będzie. Banici. Grupa banitów odpowiada za wzrost przemocy i falę morderstw w mieście. Często zbierają się na bagnach tuż za miastem. Zgładź ich przywódcę i połóż kres tej swawoli. Oczywiście bierzemy na rękę to zlecenie i go przyjmujemy z otwartymi rękami. Dobra, tutaj mamy nasz cel. Trochę daleko, nie powiem, że to jest mega blisko, ale wykończymy cel. I już my o to zadbamy, żeby ten cel zginął. Tylko muszę uważać, żeby mnie lagi nie nawiedzały. To będzie najgorsze. To będzie mi potem po prostu utrudniało rozgrywkę. Ale jest dobrze, póki co. Dobra. Okej. Identyfikujemy cel. Okej. Tu żeśmy sobie już dwa zidentyfikowali. Najlepiej jak teraz byśmy, nie wiem, zrobili jakiś atak z zaskoczenia. Chodźcie tu. Może jak pogwizdam porządnie, to może ktoś w końcu zareaguje. Po cichutku. Dobrze. Dobrze. Patrzymy, co dalej. O, mamy nasz cel. Dobra. I teraz trzeba zgładzić nasz cel. Zatem musimy się wziąć do roboty poważnie i uważać, żeby ten cel nas jakoś nie wykrył. Ło! Uwaga, uwaga. Bo to było całkiem głupie. Niby takie łatwe. O kurde. Shit. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O kurde, no, podejdź, podejdź. No chodź, piratku, papatku. No, zabijam cię już. Yeah! Calm down there! Pięknie. I wykonaliśmy kolejne zlecenie. Ja bym jeszcze poszedł po fragment danych Animusa, ale widzę, że tu aż się roi od tych piratów. Wow. Dlatego tam nie będziemy szli. I też, żeby nam czasu to nie zabierało. Wow, 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 wow. Dobra. Wiecie, muszę się zawsze zatrzymywać po takich lagach. Dobrze, jeszcze jakoś damy radę. Biegniemy wykonać kolejną misję. Jak oczywiście mi komp na to pozwoli, bo spadki FPS-ów mówią za siebie. Widzę, że tam się świetnie bawią w tym Nassau. Bardzo się cieszę. A to co? Chwileczkę, zobaczymy sobie ten sklep. Okej. Co mogę kupić? Ulepszenie kawki, wygląd kawki, amunicja, sprzedaj ładunek, towary łowieckie. Mogę sobie tutaj teraz kaweczkę ulepszyć. Aha, muszę ukończyć więcej misji wątku. O, możemy sobie na przykład działka ulepszyć. Moździerzowe. Dobra. Ciężkie kule. Tak. Żeby nasz statek był po prostu ulepszony. I siła harpuna. O, harpun się też przyda.
Tak, bo to będzie przy polowaniu bodajże. Ciężkie kule. Dobra, uzupełniamy. Dokupiliśmy sobie trochę tych ciężkich kuli. Chwileczka, jeszcze wygląd kawki. Ale chyba na to już mnie nie będzie stać. Chwileczka, coś tam Aquila pisała. Koło sterowe Aquili. O, proszę, to samo koło sterowe z trzeciej części Asasyna. Elitarny galion. Dobra. Niech już i tak będzie. Wychodzimy. Okej. Wszystko to wiem. O! Patrzcie, jakie teraz przechodzi modernizację nasz statek. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, uforuje się chyba ten statek. Tam mamy naszą kawkę, do którego trzeba będzie tam dobiec. Jeszcze sobie pozbieram skrzynię, bo tam widzę, że są jeszcze jakieś niedopały tych skrzynek, szant i tak dalej. Wow. Dobra, gonimy szantę. Jak ją dogonimy, to jeszcze coś porobimy i weźmiemy się za misję. A naszą misję pewnie trzeba będzie do kawki dojść. Kurde. O, zebrane. Doskonale. Hop, siup. Skacz dobrze. Edward, już chciałem powiedzieć Connor, bo Connor też tak potrafi tego parkoura robić. A skoczę tak. O, chwyciłem się. To było dobre. Dobra. Mamy tu już misję główną. Pryzy i łupy. Zatem, co dalej? Co dalej się będzie działo? Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Because mine's bigger than yours. No, I reckon it's this Jamaican funk. Mm. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail right. Mm. And how to take a prize the proper way. No to proszę, nauczycielu. Thanks. We'll catch you up at the old fishing village. Aye. To teraz? Aha, teraz się tepamy do kawki. To krótka cutscenka. On teraz nas będzie pewnie uczył, jak mamy tym brygiem płynąć. I będzie odjazdowo, miejmy nadzieję. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. RP. Let's make some headway, mamy tu metę. Przybliż oddal. Szkuner hiszpański. Dobra. Użyj folgier, żeby zabić żeglarzy. Dobra. Okej. Mamy zadanie do wykonania. Damy radę. Przyspieszymy jeszcze trochę. Aha, dobra. Aha, czyli w tą stronę mamy kulę. W tą stronę też kulę. Dobra. Oj, to było głupie. Oj, Boże, Boże, Boże. No wiem, co to jest ten moździerz. Yeah! Dobra. Okej, okay, dobra. Przytrzymujemy. Dobra, to nie tak miało być. Coś mi nie wyszło. Dobra, dopływamy i robimy abordaż, nie sabotaż, bo mnie się myliły te słowa, za co was przepraszam. To miało być abordaż. Okej. Okay. I dokonujemy tego, czego mamy dokonać. Gięcie, sucze. Nie. Yeah. Nie. Yeah.
gdzieś jeszcze? Tutaj. Kurde, no przecież... Okej. Udało się. O, mamy cel opcjonalny wykonany. Aha, trafiliśmy do wody niestety. Dziwne, że się nie palimy. Jeee! Chwileczkę. Ja tu może jeszcze użyję podpalenia. O kurde. To zaraz tak grudnie. Zaraz to tak grudnie. Wow. Jeee! Dobra, pięknie! Doskonale! I kolejny statek przyjechał. Zarejebiście. Jest moc. Oj, cutscenka. I am Captain Hornigold. Miło mi. This is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. No. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? Mm. English. Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a stone. Skąd mamy to wiedzieć? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Jaki pojebany kiszpan. No, powiedział, że trochę umie angielski. Widzę, jak umie. Nie. Dobre, dobre. Dobry kawał. Co? Myślałem, że koniec misji, ale to trzeba tylko kawkę. Okej, żeglujemy z plądru i 20 porcji rumu. To też zrobione już. Kup średni kadłub. Okej. Płyniemy teraz tam. Kurde. Ruszaj. I'll be a man of property, I promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Nassau is dobra. The place to be. Nie ma co atakować. Płyniemy po prostu. A ship so full of gold and silver. Czyżby ktoś nas śledził? Czy mnie się tylko wydaje? Every man hopes to find a dozen chests of gold. Spokojnie. Dopłyniemy tam. Nie będzie problem z głowy. Tutaj jest jakiś teren sporny, znaczy strzeżony. Teraz nie wiadomo, czy nie będzie zagrożony. Dobra, wpływamy tutaj. Okej, okay. Tu już trzeba uważać. Tu jest jakaś mini wysepka. A, tu możemy sobie podpłynąć. Dobra, a rozumiem, co to było. Okej, tu się zatrzymamy. Okej. Czemu ten statek zawraca? Jakim prawem? Aha. Wyspa Andreas, jak miło. Tylko co my tu robimy? Dobra, wykonamy sobie tutaj interakcję. Poszukiwać skarbów. Hiszpańska ekspedycja szuka na tej wyspie zaginionego artefaktu. Wyprawie przewodzi bogacz zakon templariuszy. Zgładź go, nim odszuka artefakt. Przyjmujemy. Przyjmujemy, naprawdę. Powaga, mówię poważnie. Sobie tutaj trochę posiedzimy. No i gdzie ten dekl będzie? O, proszę. Niedaleko. Co? O Boże, to ja mam tam płynąć? Wyście chyba oszaleli. Nie, oszaleliście wszyscy z kolei. Dobra, odświeżymy sobie tutaj punkt widokowy. Bo tu jest tylko po prostu jeden punkt. Wykop skrzyneczkę, doskonale. Nie wiem, czy mam tam płynąć, bo kurde, czas mi znowu będzie się marnował. A chcę tą misję jak najprędzej wykonać.
i nie mieć potem problemów, że za długo robię odcinki. Okej. Dobrze, Edward. Nie opieprzaj się, to najważniejsze. Bo jak się będziesz opieprzał, to marny będzie efekt. Kurde, tutaj właśnie, dobrze. Okej, odświeżamy punkt. Pięknie, pięknie, pięknie. Znaczy, my co nam to da po odświeżeniu? Okej, dotrzyj w miejsce położenia celu. Dobra, to się tepamy już do tej kawki. Tak, tepamy się do kawki, bo już nawet nie chcemy się biec po te. Okej, wracamy na stateczek. To zrobimy sobie później. Okej. A wiecie co, zaryzykujemy i tam popłyniemy. Nie ma sprawy. Ja tam mogę popłynąć, tylko wiecie. O, właśnie, ryzykiem jest właśnie ten statek. Dlatego tego się najbardziej obawiam, że jeszcze mogę to zawalić. Dobra, popłyniemy tam. Będzie przygodowo, epicko. Mamy tam statek hiszpański, szkuner poziom 4. Dobra, nie będzie chyba aż tak źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie wiem, nie wiem naprawdę, nie wiem. Dobra, ja bym już zaczął robić zmasowany szturm na niego. Chyba już się skapnął, że atakuje. Zwolnię trochę. Kurde, co ty robisz? Kurde. Nie wiem, czy to będzie miało nawet sens. Dobra. Robimy 360 i atak na niego. A teraz będzie ciężko zrobić. Dobra. Teraz przyspieszamy i robimy atak zmasowany. Pięknie. Okej. Dobra. Już, już, już. Wow. Trochę żeśmy się wbili. Dobrze, doskonale. I już się akcja dzieje. Dobra, peczuszkę. Jest w sam raz. O kurde, ktoś padł z załogi. Doskonale. I tak ma być. No, poddawajcie się, hiszpańskie niedoroby. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, dobrze. Naprawiamy kaweczkę. Okej, to możemy pominąć, bo to nam w ogóle... dobra, teraz musimy tam popłynąć. Ale widzę, że tam są kolejne statki. Uratowaliśmy chyba załogę tam. Dobra, ja bym się zajął już tym naszym celem. A potem dopłynąć tam po kupienie średniego kadłubu. Nie chcę się skupić na tych statkach, bo jak one mnie wykryją, to będzie masakrycznie. A potem dojdzie do kolejnej bitwy, gdzie będę musiał lub będę chciał zasabotować statek. Więc tutaj będę musiał jakoś przepłynąć obok nich, żeby mnie nie wykryli. Tam widzę, że ktoś jest. O, do ratunku. Dobra. O kurde, tam są kolejne statki. To już jest masakra w zasadzie. A to już byliśmy tutaj. Dobra, atakujemy. Co mi tam? Jest. Nie! Atakujemy! Dobra.
A może tak ich zabijemy? Yeah. Dobra. Badum! Dobrze, jeden już spłonął. Zwolnimy trochę. Kurde, nie, naprawdę powinienem się już zająć czymś poważniejszym. A widzę, że to mnie tak już wciąga, że po prostu, no... No nie ma wyjścia, to mnie tak wciąga, że muszę to zrobić. Okej, dobra. Podbijamy. Przejmujemy i podbijamy. Dobrze, 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 wykieruj to dobrze, Edward. Doktor Rock, doktor Rock. I jedziemy skok z suchem, jebut. Dobrze, poszło. Dobra. Tak niestety wyszło, a nie inaczej. Dobra, podbijać. Pięknie! Zwycięstwo, panowie. Gratuluję, dobra robota. A teraz wiecie, co macie robić. Dobra, dobra. Ja spamuję przyciskiem. Tak puszuję nim. Dobra. Trzeba to pomijać, bo to tylko czas zabiera. Dobrze. Okej, statek zlikwidowany. Teraz możemy przyspieszyć i zająć się tamtym statkiem. Ten oczywiście jest jakby w trybie szukania mnie. Dlatego wolę, żeby mnie nie wykrył. Okej, to może się zatrzymamy. Dobrze. Okej, tutaj możemy zostać. Dobra, dopłynę sobie tam i wykończymy cel. Podpłyniemy tam po ten kadłub. Postaram się, żeby ten statek mnie nie wykrył, bo inaczej będzie masakrycznie. Dobra. Biegniemy. Obiecałem, że będzie dużo akcji, mimo wszystko będzie. Dlatego wiecie, misje poboczne też się muszę jakoś liczyć. Kurde, już mnie wykryli. Nieźle. Yeah. Dobra. Chodź tu. O. Widzę, że zareagował. Szybko go popuścimy. O. Dobrze. Jest, mamy nasz cel. Tylko po cichu. Jep. Dobrze. Alto! Dobra. Trudno, że mnie wykryto. Kurde. Trzeba doprowadzić to do walki. A, ten widzę, że na koksie jest. O, proszę. I tak z tobą zrobię porządek. Kurde, dajcie mi się skupić na tym celu. Ale widzę, że wy mi nie dacie spokoju. Pięknie. Kurde, akcja już się dzieje. Jest epicko. Nie, nawet nie mogę go... A, ale za to coś takiego Edward zrobił. I podwójne zabójstwo! Nie udało się. Ale to by było piękne. Dobra. Wykończymy ich wszystkich. Ło. Jest epic. Jest epic moc. Klimat piracki. Edward bohaterski. Dobrze. Może teraz do tej kawki byśmy, nie wiem, wrócili. Jest jakiś sposób? Czekaj, sprawdzę sobie tutaj. Nie.
Ech, a zatem trzeba będzie do tej kawki pobiec. Jego już mam w dupie, więc może sobie ze mną zrobić co chce. Ale ja teraz do mojej kawki biegnę. Kaweczko, moja kaweczko, płynę do ciebie, żebyś mi się nie rozgotowała i nie wylała. Lol. Nieważne, nie było tego. Śpiewać i tak nie umiem. O, 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 rybeczki, rybeczki, lipeczki. O, no cześć, pomachał mi, to znaczy, że to ja. Jest, nasz statek, kurde, nie wierzę. Wiwatujcie mi! Czekaj, może jeszcze przeładuję pistolę, żebym nie wyszedł na idiotę. Dobra. Płyniemy, panowie. Przemi obec. Zabiliśmy gościa, teraz trzeba będzie tam dopłynąć, tylko lepiej pełnym gazem, to wtedy szybciej tam dotrzemy. Wow, coś poczułem, taki lekką wibrację, ale nie zwracajmy na to uwagi. Statek pewnie już dawno odpłynął, my sobie spokojnie tam dopłyniemy, ja mogę coś pieprzyć. Dzisiaj wysłałem tego Mortal Kombata i League of Legends. A wielka szkoda, żeśmy przegrali, znaczy przegraliśmy przez kilka osób, które no po prostu celowo się poddały. A tak, to bym jeszcze pocisnął sobie tą Miss Fortune, szczerze mówiąc, bo naprawdę ona jest niezła. Ja ją już mniej więcej ogarniam, ale jeszcze bym chciał nią dużo pograć, żeby wiecie, był już pocisk, była pompa i żeby wszystko było na swoim miejscu, tam widzę statki. I to dla mnie niezbyt dobrze to wróży, dlatego wolę je już minąć, bo licznik czasowy też już mi pokazuje, że zaraz będzie pół godziny, za jakieś 2 minuty, czy tam 3. Dlatego muszę się streszczać, a jak się nie będę streszczał, no to widzicie, tak się to skończy. No, Edward tylko po prostu sobie trzyma te stery, teraz trzeba będzie lekko skręcić. Sorry, odbiło mi się. Nie no, ogólnie akcja epic. Naprawdę ta gra to jest strzał w dziesiątkę. Ja bym mógł nagrywać całe życie tą grę. Tylko po prostu też muszę wiedzieć, że jest umiar i że po prostu jeszcze są inne gry, które są równie ciekawe i interesujące jak Assassin's Creed 4. Ja oczywiście tego nie neguję. Wręcz przeciwnie, po prostu musi być u mnie różnorodność. Bo ja bym tylko wstawiał Assassin's Creed, no to nic by się nie działo tak naprawdę. A tak to dzisiaj przynajmniej będzie jeden odcinek, bo wiem, że jeszcze parę dziesiąt osób musi chyba nadrobić Assassina, bo wczoraj miałem 3 odcinki, ale wyszło, że 2, bo jeden trwał godzinę. Za co przepraszam, ale naprawdę już nie mogłem, bo cały czas były te misje i misje. A wiecie, jak ja kończę. Jak się skończy misja popularna, to zazwyczaj tak właśnie odcinek się kończy, więc zaraz tam sobie dopłyniemy. Mamy 1,5 kilometra ponad. Już żeglujemy sobie. A może tak śpiewajcie jakieś szanty, żeby wiecie, był klimat. Dobrze, śpiewać, chłopaki. I to mi się podoba, no. Sorki, że tak milczę, ale naprawdę ich śpiew mnie wyjątkowo uspokaja. Przynajmniej nie muszę myśleć o tym BF-ie 3, który mnie dzisiaj wkurzył. Tak, bo sobie trochę grałem ze znajomym. No i niestety jedyne, co nam tylko się udawało, to failować. Nic więcej. No, tam jest jakaś pierdółka. Czekaj. Aha, dobra. Super. Fascynujące. Dopłyniemy tam i zrobimy co trzeba i skończymy ten odcinek. Licznik czasowy już powoli zbliża się do pół godziny. Ale naprawdę musiałem zrobić to zlecenie zabójstwa. Bo jakbym tego nie zrobił, no to nie byłoby epicko, nie? No właśnie, więc musiałem
utrzymać jakiś lekki klimacik. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Dobra, no właśnie wyrąbało mnie, bo licznik czasowy się skończył. Dobra, zwalniej, zwalniej. A teraz stój. Cumuj, dobrze. A, statek się cumuje i po prostu musi odpowiednio się... Wybrzeże saltki. O, to było dobre. Dobra. Teraz biegniemy tutaj, do tego sklepu. Co on powiedział? Jakby po chińsku mówił. Takie... Coś takiego słyszałem. Pancerz kadłuba. Kupujemy. Dobra, dziękuję. Okej, okay, kolejny upgrade kawki. Bo jeden zrobiłem sam. Tak nieumyślnie, ale zrobiłem. Więc cały czas trzeba upgrade'ić naszą kawkę. Okej, okay, kończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Myślę, że wam się spodobał odcinek. Daję piąteczkę oczywiście, bo humor mi dopisuje. I oczywiście misja mi się podobała. Mianowicie... Chwileczkę, jeszcze cutscenka. Miałem już kończyć odcinek, a widzicie, to jeszcze cutscenka jest. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here. Praise the lack of them. Oh, so let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. A hand over the docket I lent you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. Dobra, panowie, koniec paplania. Chciałbym się zająć czymś, wiecie, pożyteczniejszym, na przykład zakończeniem go. Dobra! Czyli coś jeszcze muszę zrobić. Dobra! Okej, okay, tu zakończymy już odcinek. Nieważne, że jest dalej kontynuacja, ale wolałbym już to zakończyć, żeby nie było za długie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, piraci i kamraci. Jestem dla was kapitanem, a wy kamratami, którzy to oglądacie, myślę. I na razie, jebut, trololo.